jedna myszka, która zmieniła moje życie, to... Razer Naga. Nie, ale tak serio, to powiem wam, że... Jedną z rzeczy, która tak bardzo wpłynęła na mój gameplay, nie mówię, że jestem jakimś tam mega dobrym super graczem i jakby nie jestem od razu jakimś tam orędownikiem Super Razera, bo kiedyś byłem bardzo takim Razer boyem. Jakby do dziś dzień sporo sprzętów miałem od, znaczy mam od Razera, no, używam klawiatury, pada i myszki, w zasadzie to takie trzy rzeczy, które tutaj używam, aczkolwiek szczerze, jeśli chodzi o klawiaturę, no to bym mógł ją zmienić, ale kiedyś tam, jak zacząłem, że tak to powiem, interesować się światem World of Warcraft i wiecie, byli pierwsi youtuberzy, tak jak sobie przypomnę, to Swifty to była taka figura dosyć taka znana, która też wiele osób wprowadziła do WoWa. Ja tak dosyć promiennie wspominam jego kanał. Ten kanał był zupełnie inny i teraz ktoś powie, no jak to, twój kanał też się zmienił. Teraz jest już taki fajny, ale w przypadku Swiftiego bardzo dużo się zmieniło do tego stopnia, że już naprawdę nie oglądam go, bo... No bo po prostu nie, no Swifty po prostu, może nie tyle co się skończył, co jakby co innego mnie przyciągnęło u niego. Jakby takie, wiecie, te super 10 tysięcy streaming house'ów i takie... Staranie się bycie młodzieżowym w momencie, gdy nie jest się młodzieżowym, trochę takie denerwujące jest. Ale jedna z takich pierwszych rzeczy, którą on promował, były sprzęty Razera. I pamiętam, ja nie wiem, czy on się dogadał z Razerem wtedy na samym początku, czy co, ale właśnie promował bardzo mocno te Razer Nagi i tego inne typu rzeczy. I pamiętam, pierwszy taki sprzęt, który kupiłem, to był Razer Naga. I ja ją to mam. Ja mam wszystkie Razer Nagi tutaj. Z każdej generacji mam Razer Nagę. I powiem wam, że to była jedna z najlepszych decyzji, jaką podjąłem. I rzecz jasna, można sobie to wszystko przypisać do jakichś tam, wiecie, jakichś tam bindów, bo do tej pory miałem to wszystko na klawiaturze. Ale pamiętam, kupiłem sobie pierwsze całą myszkę chyba na urodziny bodajże. Później dokupiłem sobie chyba klawiaturę Razer Lycosa i to był kurde najgorszy ten. Ja tutaj mam, kurde, boże, normalnie... Nawet nie chce mi się, kurde, męczyć i wyciągać tego gówna. Kupiłem tą klawiaturę, bo Swifty też ją miał. I ona była tak, kurde, znaczy nie była aż tak tragiczna. Jakby, jak się już z niej korzystało, było spoko, jakieś tam podświetlenie, super w ogóle, taka gamerska klawiatura, pokczep. Ale ona miała to do siebie, że ona czasami się blokowała i się klawisz blokował. Ale nie tak, że fizycznie się blokował, bo po prostu klikałeś guzik i po prostu... W którymś momencie jakby klawiatura cały czas czytała, że ten guzik jest wciśnięty, mimo że nie jest już wciśnięty. I przez to ja na przykład jedyny sposób, jaki, żeby w ogóle naprawić to, to było odpiąć klawiaturę i przypiąć klawiaturę. I wiecie, na przykład wcisnęło mi się A i w ten sposób biegałem cały czas. I nie mogłem nic zrobić, po prostu cały czas biegłem A, dopóki nie odłączyłem i przyłączyłem klawiatury. Tak denerwujące, zwłaszcza, że jak na przykład korzystałem z tego na arenach, albo korzystałem z tej klawiatury gdzieś tam na Raidy Badgrandach później w Kataklizmie, to po prostu, wiecie, no było denerwujące, kiedy nagle, albo na rajdzie gdzieś tam coś robiłem i kurde, nagle muszę odłączać tą klawiaturę. Strasznie, strasznie wkurzające i to był jedna z takich moich wpadek. Później kupiłem sobie pada, też w zasadzie przez Swiftiego. Oh my god, o Jezu, już myślałem, że Giant Stalker Belt. Ech, tragedia. I kupiłem sobie tego pada. On się nazywał Razer Nostromo, coś takiego. Jakby następcą Nostromo jest to tutaj. Teraz na tym gram dokładnie, to jest Razer Orb Weaver Chroma. I nauczyłem się na tym grać i kurde, nie potrafię grać bez tego, po prostu czuję się jak bez ręki. I to są takie rzeczy, które mnie mega mocno nauczyły Razera, tak mega, mega, mega mocno. Pamiętam, kupiłem też jeszcze słuchawki takie jak Swifty, bo musiałem kupić takie jak Swifty. I miałem Razer Carharias, mam je gdzieś tam z tyłu, miałem dwie generacje tych Carhariasów. Uważam do dziś dzień, że jeden z najfajniejszych słuchawek pod względem budowy. Ale w którymś momencie jakoś tak ta razerowatowość mnie tak zaczęła denerwować, bo na przykład ich software zaczął się bugować, tak, ten Razer Synapse 2.0. Później wyszedł Razer Synapse 3.0. I na przykład do dziś dzień ja uważam, że Razer po prostu taką chujową robotę robi. Dlatego, że wyobraźcie sobie, że aktualnie teraz ja muszę mieć dwa Razer Synapsy. Więc dlaczego? Muszę mieć Razer Synapse 3.0, do którego mam moją tutaj klawiaturę i moją tutaj to, i w ogóle mam jakiś desktop connect. A, bo to jest jakieś światełko aurusowe, mogę sobie puszczać, tak? Naprawdę? Wow, nawet nie wiedziałem, że takie rzeczy mogę robić. Mouse, keyboard, profiles? Dziwne. I muszę mieć, zobaczcie, jeszcze tą starą wersję, dlatego że stara wersja obsługuje tego Razer, tego. I muszę mieć dwie aplikacje odpalone, żeby, kurde, obsługiwać wszystkie moje urządzenia. Co jest po prostu tak
totalnie kurwa głupie. Ta aplikacja powinna zostać usunięta i wszystko powinno być w tej nowej aplikacji. Jakby już od jakiegoś czasu, znaczy już tak w ogóle dawno, dawno temu, bo ja miałem to do siebie, że ja byłem takim trochę purystą pod tym względem. I na przykład jak miałem sprzęt, to wszystko musiało być z Razera. Jak Razer, to już wszystko musiało być z Razera i nic nie mogłem. Musiałem mieć słuchawki i tak dalej. I na przykład denerwowało mnie to, jak każdy miał na przykład inną klawiaturę, inną myszkę, inne wszystko z innego brandu i jakoś, nie wiem, coś takiego się we mnie wyrobiło. I przez długie lata jakby trzymałem się tego Razera, aż w którymś momencie tak mówię, nie no dobra, pierdolę, no jakby Razer Razerem, ale trzeba krytycznie trochę podejść do tego i od tamtej pory bardzo krytycznie patrzę na Razera. I ma jakby swoje tutaj fajne rzeczy, jak na przykład tą tutaj. Ta naga to jest jedna chyba z najlepszych, to jest ta Razer Naga Trinity. To jest to z tym wymienialnym panelkiem i patrzcie, możecie sobie wziąć na przykład tą myszkę tutaj, hopa. O, tutaj wziąć ją. Możecie sobie tutaj, patrzcie. Pyk, o, chłop co rozjebał myszkę. Nie, no dobra, możecie tutaj ten panelek właśnie odłączyć. Możecie sobie przyłączyć na przykład taki panelek tutaj. O, to jest taki panelek. I ten panelek to jest taki... O, taki do FPS-ów bardziej, nie? I macie taką bardziej FPS-ową myszkę. Więc moim zdaniem naprawdę super. Jedna z lepszych rzeczy, jaka wyszła do tej pory. No, ale też zacząłem korzystać z innych sprzętów, zacząłem doceniać m.in. SteelSeries, kurde, mega super sprzęty. Czy myszki od Logitecha, myszki Logitech tutaj właśnie. I od tamtej pory trochę zacząłem tak odbiegać od Razera, już od dawna, to już lata temu, że tak... Już od lat w zasadzie korzystam z tego, co bardziej mi odpowiada. Aczkolwiek bądź co, no Razer ma niektóre dobre produkty, z których nie chcę rezygnować. No, na razie nie spotkałem lepszej klawiatury niż te Razer. Te tutaj widzicie, te Ultimate, coś tam, te Razer Black Widow. Ale będę musiał spróbować innych jakichś takich rzeczy. Kiedy następne Star Warsy na kanale live? Właśnie nie wiem, czy dzisiaj miał być, chyba już nawet nie pamiętam, czy dzisiaj miał być. To ja używam... A, dobra, to już czytałem, kurde. Chcemy opcję do data. Jeśli chodzi o myszkę, z większą ilością przycisków to Razera, który jest najlepszy. No właśnie, tutaj ktoś się zapytał mnie o tego. Ktoś się tutaj zapytał o Corsera i ja uważam, że Corser naprawdę jest super. No tak po prostu. Ale na przykład ten Corser Scimitar jest naprawdę super. Szczerze, powiem wam, naprawdę bardzo się cieszę, jak pojawia się właśnie tego typu konkurencja. Dlatego, że no, ja w którymś momencie przerzuciłem się prosto z tego. O, czekajcie. Ja się na przykład przerzuciłem z Razera na Corsera na jakiś czas. Dlatego, że ich oprogramowanie działało, nie? Jakby jednym z głównych powodów, co mnie odrzuciło od Razera, to ich oprogramowanie, które po prostu czasami działa, czasami nie. I pamiętam, czasami było tak, że te myszki i to oprogramowanie po prostu przestawało działać. I chuj, restartuj sobie komputer ile wlezie, rób sobie co chcesz, nie, po prostu kurwa nie działa i tyle. I masz po prostu myszkę, w której nie możesz zmienić oświetlenia, nie możesz zmienić niczego. Albo miałeś zepsute coś takiego, że zmieniało się oświetlenie, a ono się zmieniało po pół godziny na przykład. Jakbyś stwierdził, że dobra, pierdziele, już mi się nie chce nagle zmieniać się myszka. What the fuck? Więc to jest coś, co mnie tak mega, mega odrzuciło i stwierdziłem, że pierdziele, nie bawię się w ten sposób, kurde. I teraz raczej ten, ale od tamtej pory naprawili, w zasadzie wróciłem sobie i to co mówię, no ten tutaj akurat Razerek jest mega spoko. Też pamiętam double kliki przecież były na tej Razer Nadze, te podwójne kliknięcia lewego czy tam prawego przycisku myszki, które były denerwujące i niektóre moje double klikują myszki, tamte stare. No dużo było takich, kurde, wad konstrukcyjnych, jeśli o to chodzi. A czy tam poleciało? Breastplate! Oh! Dla Warriorów już. Dla Warriorów. Ta dla Warriorów. Bierzcie, kurwa, to gówno. No. Warriorzy. Dawaj klatę. Dzwonek ktoś może zgasić? O, dzięki. Tak, dajcie mnie, jak możecie to. Dawaj klatę. Powinien być komunikat. Bo jak nie, to znaczy, że coś nie zgaszone. Ale jest. Dobra. To jest. Tyle? Nexus? Rekar już ma? No już ma. No jak to jest minimum, no to minimum. Mam nawet all plus 4 statystyki. Typek chce zapłacić. Niam. Ile? 200 chce zapłacić. Wet? Nie opłaca się. Czyli tylko piot, tak? Zobaczymy, czy ten. Boom, czat! Kurde, ale zajebisto, mamy klatę! Jest! Jedziemy! Nice, to jest dobra klata. Powiem wam, że to jest mega dobra klata. Zobaczcie, że dostajemy. Przede wszystkim 5 więcej agility.
Tracimy trochę staminy, ale stamina nam jest gówno potrzebna. Tracimy 2 intelektu, dostajemy 10... A nie, nie, staminy, zyskujemy staminę, dopiero teraz zauważyłem. Dostajemy, no trochę tutaj staminy więcej. Co tam jeszcze? Intelektu trochę tracimy, dostajemy fire resista, ale przede wszystkim 1% krita więcej. 1% krita więcej, kurde, powiem wam, że piękne. Przepiękne. W ogóle tutaj trochę mi się tak trochę porobiło, ale patrzcie, że strzały bym stracił. Ale w Kostarzu nie zbindujesz jednego przycisku, bo odpowiada za zmianę DPI, no i przyciski na bocznym panelu są ustawione za nisko i te palce po blacie jeździ się. No, ale to prawda. Znaczy, wiecie, ja mam taką łapkę, że mi to nie przeszkadza, bo ja i tak w tym momencie w pozycji neutralnej trzymam tak myszkę, że mam ją na jedynce, więc i tak jeżdżę po tym. Ale rozumiem, że może kogoś to denerwować, jakby konstrukcyjnie. Ale na przykład podkładkę, jaką mam zajebistą, teraz też mam tutaj taką podkładeczkę od taką XL wielką, jest naprawdę mega super. Ja mam Rivala 100 od 4 lat i nie zamierzam zmieniać ten. W ogóle dostałem taką myszkę od Corsera, nie od Corsera, Steve Series, przepraszam. Dostałem taką myszeczkę, jeszcze zapakowana jest i w zasadzie nie wiem co z nią zrobić, bo dostałem ją tak jako prezent tutaj. To jest ten Sensei 10 Steve Series. I powiem wam, że nie wiem co z nią zrobić, na razie ją trzymam sobie. To od razu podziękowania dla SteelSeries, że mi podesłali tą myszeczkę. I tak kurde leży mi, będę musiał przetestować może. Czy coś. Ja muszę wywalić oprogramowanie Razera, bo mi połączyło funkcję klawiszy w klawiaturze, że na przykład wciskam. Zero na numpadzie pisało kilka znaków. Włączało sleep mode? Ja pierdzielę, ale dziwnie. Panie, giveaway! Daj mi, bo jestem biedny. A może bym komuś dał taką po prostu? A może bym komuś dał, bo tak po prostu? Blaster shot, kurde, to dla tanków. Jezu, jak dowalił. Za 40 wziął po prostu. Hop, co dowalił. Jak idzie radzik, bo wróciłem? No widzisz, no już tutaj będzie 2,5 godziny mniej więcej, no. 2,5 godziny będzie radzik trwał. Coś koło tego. Jeszcze tego Ragnarosa zabijemy i będzie spoko. Jak za darmo zawsze wezmę, kurwa. Nie no, teraz ja wam nie będę rozdawał, ale warto wiedzieć, że mam coś takiego. Znaczy nie wiem, czy mogę to rozdać, znaczy musiałbym się podpytać ten CC, czy mogę to rozdać, no bo jak wysłali mi dla mnie. Teoretycznie mogę zrobić z tym co chcę, ale głupio by było, nie chcę, wiecie, być takim typowym youtuberem, który dostał sprzęt i go kurwa sprzedał czy coś, nie? Takie średnie chyba by było raczej. Ja nawet powiedziałbym bardzo średnie. Jezu, ile ja się o wodzie mineralizowanej naczytałem. Nexus, nie kupuj gówna wody, bo to tylko kurwa żywiec jest źródlany, on jest dla dzieci albo kobiet w ciąży. Ja mówię, kurwa, może jestem w ciąży. I później wziąłem te mineralne wody, bo te mineralne są lepsze i w ogóle. Kurwa, nie kupuj na łęczowianki, bo to jest chujowa muszynianka lepsza. Muszynianka jest paskudna. Nie wiem, jakoś tak nie przechodzi mi przez gardło. Daj mi, będę miał wtedy, czekaj, będę miał 2 wtedy i będę mógł grać w FPS-y na innej myszce niż naga. Ale to jest dobre. Jestem jedną osobą, która używa zwykłej myszki, czyli nie dla graczy. Można też tak. Przy konkursach się odczuwa to, że Facebook jest lepszy dla widzów, bo jako, że jest mało osób tutaj, jest większa szansa na wygranie czegokolwiek. Zadowolenie przez łzy u Nexurka. Czy ty mnie wyśmiewasz? Nie, wyśmiewam czat, Moniczka, bo czat mi doradzał, pamiętam. Bo to czat mi mówił właśnie, pamiętam jak piłem właśnie tą zwykłą wodę. To mi ten... Więc to nie chodziło o ciebie, Moniczku. Ale też trochę gadałeś w ten sposób. Staropolanka najlepsza, kurwa! Wróciłem do WoWa i mam trochę maców z Legionu w Alliance, a przerzuciłem się do Hordy. Chcesz tych maców? Nie, panie, chuj, panie, nie, dziękuję. Gdzie pobiegłem i magowie gdzieś, żeby mieć zasięg. Tak, a ty biegniesz pierwszy, jakby nie. Dobra, nie chcemy kajtowania, nie? Robimy to easy. Nie, normalnie. Już nie, to już nie te czasy. Biegaj. Dobra, kurde, chodźcie. Piękny. Chodźcie za mną. Koluj targety, nie? Które... Od razu koluj, jak mówię. Najpierw skula, szybko skula. Bez żadnego ołe. Dobra, jeśli któryś DPS będzie teleportowany na środek wulkanu, to po prostu wybiję z tamtym. Ale to w większości ja. Dobra, niebieskiego. Tak,
jest poinformować tego Alta. Spolimorfować X-a. Zielonego też spolimorfować. Okej. Okay. Bijemy zielonego. Zielonego. Kurde, nie mogę klikać multi-shota. No, niestety. Okej, okay, pomarańczowego. To jest czerwone, czy które? Tak, tak, zaraz nim tarcze się pojawią. Za 5 sekund będą mieli tarcze. Chodzi mocno. Skula. Nie mam many. Okej. Okay. Leczcie na kartach. Dobra, jakikolwiek healer do mnie. Jakiś palec. Stara. Patrzcie, jak szkalują tutaj. Ale czyja stara? Muna. O, rekord może pobijemy. Idź go bić. 5 sekund. Jak zejdzie, to rekord pobijemy. Jest! Rekord pobity. Dobra, wszyscy się cofają. I submit. Zobacz, czy jest liść. Kurde, ale będziemy się podcierać tym liściem chyba. No nie, nie. Na razie co jest. No to podcieramy sobie. To inwój tego typa. To co, liść? No. Tak. Dobra. Tego, Lukasz, jeszcze shouldery. Chyba, że ktoś inny nie, poczekaj, bo to paladyni też mogą. Rozdaj tego luta i zaraz. Shoulderki najpierw. Paladyni też mogą z tego co pamiętam, tak? Ty chcesz wyjść, się... Adon, czy... Kurwa, ja mam wyjść. Ale co, po co, wiem, po co wychodzenie? Ja chcę kasę tego typa, najpierw kasę tego typa wziąć przed tym. A, ty za tak? No i widzisz, trzeba było oddać. Ale czekaj, bo wy sprzedajecie Cineva? Tak. Ale wiecie, że jest 10% dla mnie, nie? Tak jakby za to, że istnieje. Nie. To idzie na to, się urodziłeś? A było 10% dla tanków? Słuchajcie, z mojego 10% zrobię jakieś parę. Jezu, dla was. Czy wy umiecie się licytować? No, czemu zawsze na końcu po Beat Deep Close licytujecie? Ile razy można? Ja już stracę cierpliwość, naprawdę. Licytować się dalej. Uwaga, bo stary kul wstanie zaraz. No możesz, ale nie lepiej nie czekać. Ludzie specjalnie pod koniec, żeby ktoś nie zdążył. No właśnie tak, to jest takie... Tylko utrudniacie. No dalej bidować, jeszcze. Cześć, stań link! Faromir, Wolcie, czy wbija ktoś z was, czy nie? Bo jeżeli nie, to roluje. Dobra, rolujecie obaj. Słuchaj, za karę musisz powiedzieć trolejbus. Ej, na początku nie będą trasze, prawda? Faromir, rol. Nie dajcie się wyruchać w BF, bo polskie markety strasznie oszukują. Polecam Amazona niebieskiego. Czekaj, ale co? What? Ja osobiście, co do klawiatury, kupiłem sobie ostatnio Genesis Tor 300 TKL. Boże, te nazwy. Mechaniczna, solidna konstrukcja, niebieskie switcha, ma podświetlenie i jest bez numpada, bo... Ej, to jest fajne w sumie. Jestem mega zadowolony. Kurde, jaki bez numpada? To było naprawdę fajne. Jak sobie tak pomyślę. Bo i tak z numpada nie korzystam. Ej, to by było fajne, jakbym miał taką krótszą klawiaturę, to by było super. Nice. A nie lepiej zagrać i samemu odkryć ich głosy? Ale czekaj, co? Została północ do nocnych elfów. Jeśli ich nie będzie, to czekać do soboty. O, najgorzej. Ale myślisz, że tego? Że poszłoby? Jestem ciekaw.
Ej, powiem wam tak, wyciągnęliśmy klatę dzisiaj, więc jestem i tak naprawdę zadowolony z tego. Tego wyjścia, tylko będę musiał teraz tutaj chyba dodatkowe statystyki sobie zarobić na to. Jest chyba tam plus 10 stats się chyba nazywa, coś takiego. Co, więc powiem wam, że jest i sukces, kurde, jest i fajny sukces. W sklepie, gdzie Lisowska darła ryj od kilku lat w reklamie, ceny skoczyły po 20% przed początkiem listopada. Żeby na BFO... A, że Black Friday, chodzi ci o Black Friday. O Jezu, kurde, nie dajcie się walić na Black Friday. Znaczy, no to jest takie zabiegi, kurde. Takie sobie gdzieś tam robią. Najgorsze jest to, że tak jak my gdzieś tam możemy być świadomymi konsumentami, jesteśmy członkami loży internetowej, przez co my jesteśmy w stanie porównać sobie te ceny, wejść sobie na Ceneo, porównać sobie tam jakieś inne rzeczy. Ale jest bardzo dużo osób, które absolutnie nie zna się na cenach sprzętu i po prostu idą po prostu kupić laptopa, bo trzeba kupić dla Jasia laptopa. I tyle. Ej, słyszałeś o przeciekach? Podobno dodatek ma być Shadowlands. Co ty gadasz? Oh shit! I co tam niby ma w tym być? Że co tam niby ma być? To fajne. Jest, ma krótsze klawiatury, Tournament Edition czy jakoś coś takiego. To właśnie, kurde, może będę musiał się odezwać i będą mogli mi wysłać. Marketing Media Expert, to jest rakiek i mało. Reklamy zamiast zachęcać to wkurwiają. Ale jakby widzicie i teraz popełniacie jeden błąd, bo nie doceniacie ich tak naprawdę. Bo każdy, absolutnie praktycznie każdy zna reklamę i co się w niej śpiewa. I to już jest sukces. Z poziomu reklamy to jest sukces. Naprawdę. Black Friday ma sens tylko na e-shopach, konsol i PC. Tam są przeceny. No ja właśnie powiem tak, ja na Black Friday, na co będziecie polować na Black Friday? Macie jakieś coś, takie rzeczy, które polujecie? Bo ja na przykład będę chciał VR-ki jakieś znaleźć. Myślę nad Oculusem, tym coś tam, S coś tam. Myszka, klawiatura, gry, monitor. Nice. Na dziewczynę. Yeah. Nice. Włączają niskie ceny. Włączamy niskie ceny. Takim serwerze gram na Golemag. Klawiatura magnetyczna, szczęście gry. Na Black Friday szukacie szczęścia. To jest bardzo górnolotne takie. Czy u Hunter Builda survival pod PvP jest ok i gdzie XP na 45 levelu? Tanaris czy Hinterlands? To tam, gdzie masz questy po prostu. Tanaris będzie o wiele gorsze pod względem levelowania na serwerze PvP, bo tam będziesz miał tyle hordy, że ja pierdolę. Jeszcze przed tą fazą PvP tam było rozpierdziel, teraz będzie jeszcze większy rozpierdziel. Więc wydaje mi się, że Hinterlands, chociaż w Hinterlandsach nie ma w ogóle... Nie ma questów, no chyba, że jesteś w Hordzie jest trochę questów, to prawda. Gierki do Nintendo, chyba tylko na Switcha. First party twórców. Ciekaw, czy na takie rzeczy będą jakieś przeceny. A, czy my kurde idziemy? Indie Potiony, żeby się dostać, to tak tyle będą na warto. Mamy jakąś przerwę teraz, czy co? No, tak. Napisał mi, że możemy clearować trash do Ragnaros. No to go, chodźcie, bo tutaj jakiś, patrzcie, jakiś kurde platform 100 lata. A tu musi zostać ten, żeby go przyzwać. Ironhold, jeden lock i jeszcze ktoś tam. Dobra, no to ja tu zostanę może za jakimś Ironhold i Wapa dostanie? Znaczy, bo tutaj jeden Lavar Surger jest. Damy radę chyba w takiej grupie tutaj. Ej, dobry, tam pisze, że ma problem. Ja z Wapadem i jeszcze jedna osoba. Kale, też tu mało. Może jedna osoba musi trzymać skrzynkę. Trzymam. Aha, to jeszcze jeden nie zostanie, no. Kondzio, chodź. Reży, bierzesz tam? No mówię, chodźcie. Miejcie na uwadze, że Piotr Puszek tutaj leci za mną, że jest after. Leci się do... To idzie lecieć tam na dole. Lecić Reżego, go. Uważaj, bo drugi chyba leci. Dobra, nieważne. A co to większe robi? Chyba stara się bardziej myka tam. Rok temu był z 250... 260 na 160, nieźle. Nie, no to jest super. Nie, to nie. Oby nie do Soulshot. Jak nie Soulshot, to jest... Znaczy Soulshot jest fajny, tylko że... Orby ma...
W sumie masz rację, znaleźć szczęście w czarny czwartek. Chyba czarny piątek, Black Friday. Piątek. Czarny czwartek to co innego, kurde, Mąka W. To chyba co innego zdecydowanie. Ej, w ogóle 4 lajki zostały do 100 tego, do 100 lajków na transmisji. Napraszam do lajkowania. Rok temu prowadziłem prowadziłem zapiski, trzecie miejsce przed Black Friday z cenami w Morele i XPOM w działach SSD, GPU, CPU. Żaden sklep nie miał większych cen przed Black Friday, jak się często uważa. Natomiast co do cen, to XPOM miał średnio 5-10% mniejsze ceny, Morele było 10-15% i tutaj obniżki były faktyczne. No dobrze świadczy. Ja z Morele, pamiętam, składałem jednego z moich pierwszych komputerów. I sobie chwalę, szczerze? Morele jeszcze do tej pory absolutnie mnie nie zawiodło ani razu. Więc... tak to jest, kurde, łączymy się w smutku. Feels sad, man. Feels fucking sad, man. W sumie, no nie wiem, znaczy, bo... O, patrzcie, 2016, prawie 2K19 wbiłem tutaj. Ale no tak, tak, często się właśnie tak mówi, nie? Że to jest takie, aaa... Podnoszę ceny na Black Friday! Aby tylko je tam... Ale ile z tego jest prawdy? Szczerze nie wiem. Znaczy, powiem tak, to są to takie praktyki, których bym się naprawdę nie zdziwił, że mają miejsce. Au. Ale wiecie. Au, ale wpadłem w tego. O Jezu, ale wpadłem absolutnie w jakiś... Oh shit! Goni mnie! Dobra, nie, okej, udało się. Morale ma tylko tragiczny serwis. Ale nie korzystałem. Ale mówią Black Week. Co to kurwa jest? Ja też właśnie miałem takie, jakie Black Week? O co wam chodzi? Znaczy, zauważcie, że te sklepy w Polsce tutaj próbują przedłużyć, żeby zrobić jak najdłuższą po prostu ten, nie? Żeby te promocje i to wszystko już się jak najwcześniej, że... To jeszcze miesiąc, ale już zaczynamy. Już lecimy, kurde, z zabawą, nie? Ja mam takie, ja pierdzielę, masakra. Black Wings, Black coś tam, Black wszystko. To jest spoko sklep, faktycznie jak patrzy się na te przeceny, to widać je. I najpierw ceny napompowane 2 razy, a potem na poziomie... No... Wiadomo. Ciekawe, czy taka hulajnoga Xiaomi by była, kurde, taniej na Black Friday. Pracuję w galerii handlowej w sklepie sportowym obuwie i nigdy nie podnosimy cen przed Black Friday. A czy wiecie, no myślę, że niektóre sklepy, niektóre artykuły mogą mieć takie coś. Mogą, nie mówię, że mają, ale mogą. Idą tam, kurde, grupa podróżników. A, już tutaj dochodzą. Nieprawda, bo XCOM potrafi zwiększać ceny i przekreślać się na te same. W SSD często to ten... Black Life. Rasistowskie dni, tygodnie. Właśnie poprawnie politycznie raczej bym powiedział. A, sobie naleśniczkę opierdzielę. Ale bym zjadł takie naleśniczki. O Jezu, jakbym zjadł naleśniczka. O Boże, takiego z Nutello. Cyk 400. Średnia cena za 500 GB trzyma się od dawna w okolicy 219 zł. Ostatnio... Ceny 420, przekreślone na 219. Oh shit! To rzeczywiście taka paskudna manipulacja, wydaje się. Nie mieli w tym prawdy, oczywiście. W ogóle mam jakiś tej dysk SSD. Nie wiem, czy jest dobry. Jakiegoś Gudrama właśnie mam tutaj. To jest dysk taki. Jeszcze go nie sprawdzałem, ale mam właśnie takiego Gudrama tutaj CX300. Coś takiego. Nie wiem, jakoś tak na razie nie ruszałem tych rzeczy. No jest akurat jeszcze sprzęt po moim bracie. Więc jakoś tak
Nie wiem, trochę trudno jest mi ruszyć. Powiem szczerze, ten komputer tam leży i tam są części, które mógłbym nawet użyć albo coś, ale jakoś tak mi głupio, kurde. Nie wiem, coś tak dziwne takie. Nie płaczę absolutnie, żeby nie było, tylko coś mi wpadło do oka, tak serio, naprawdę. 100%. Kartony, kurwa, mieści ci przypomnę. To teraz cię zaskoczę, stary, patrz na to. Patrz na to, stary. Kartony zostały wywalone, tylko ten jeden został, bo ten jeden jest potrzebny mi akurat. Ten jeden akurat jest mi potrzebny. Bo najlepsza promocja, jaką znalazłem w życiu. W Empiku Lublin. Wakacje, na taką okazję. Co za okazja? Kurde, zrobił. Co to kurwa za ser? Czemu mi dajesz kurwa sery? Stary. Sumonę cię, ej, sumonę cię. Już, czekaj, już mi dajesz. To jest. Zapłacisz, możesz mówić. Tak? Gdzie jest nowhere? Sicarius, czemu ty chciałeś dać mi sery? Nie chcesz zobaczyć mojej kolekcji serów, to nie. O, przepraszam, ale ze mnie ignorant. Przepraszam, bardzo chętnie zobaczę twoje sery. Zobaczymy. A chyba powinien. Kurwa, nie może. Ekstra, kompresor, kartę graficzną, procesor. Oczywiście nie od razu najlepsze, ale się pytam, szukam jakichś fajnych. A to trudno powiedzieć, naprawdę, bo to jest tyle możliwości. Wiecie co? Ja nawet bardzo chętnie coś ci polecił, tylko że ja jestem upośledzony, jeżeli chodzi o AMD. A myślę, że AMD jest ostatnio bardzo takim graczem, który jest bardzo, bardzo wpływowym, jeżeli chodzi o market nowych komputerów. I ogólnie te nowe procesory są coraz lepsze. Jestem o tyle ignorantem, że naprawdę muszę się doedukować w kwestii tego, jak one sobie radzą, w czym sobie radzą. Oglądałem parę recenzji, ale trochę trudno mi, tak wiecie, tak całą skalę ogarnąć. Więc głupio by było mi, gdybym wam na przykład polecał czegoś, a na przykład nie miał pełnej wiedzy na temat konkurencji, tak, bo ja na razie jestem Intel, ale tak naprawdę, szczerze, myślę, że następna generacja i mój następny upgrade to już będzie Ryzen. Raczej będę Ryzenował, ale zobaczymy. Ale zobaczymy, jak to oczywiście pójdzie. No Ryzeny mają to do siebie, że naprawdę ostatnio na rynku robią totalny rozpierdul. Co to jest za tego? Zapodaj JPG HTML. Kurde, boję się klikać w to, ale jolo. Oh shit, najlepsza promocja. Ze 120 na 150. Nieźle. Pięknie. Ładne. Gdzie? Ten aromat. Biesi nie zadaje pytań. O kurwa, dobra. Fuck. Obdarował mnie serami, zajebiście. What the fuck? Okej, dostałem dużo serów. Nie wiem, o co chodzi, ale fajnie. Ogólnie obserwuję ceny fixowe, morele często składam komputery, jak pisałem wyżej. Iskom stosuje politykę zwiększania, obniżenia cen na te same ceny, natomiast jak są eventy typu tygodnie komponentów, to tutaj faktycznie są obniżki, ale małe, rzędu 5-8%. Chłopcowowie sery kolekcjonuje, no nie? O wow, jestem naprawdę pod wrażeniem, jak dużo serów on ma. Jest jakiś legit serwis, by zdjęcie wrzucić? Bo widzę, zapodaj. Taki niepewny dla niektórych. Imgur jest, to jest taki powszechny raczej. Tutaj kurde, ktoś wrzucił. Z tego mówisz, jakie komponenty, zestawy komputerowe, jakie kupić. No właśnie, ja muszę sobie poogarniać, polecam, jak ktoś chce założyć kompa. Smacznego chyba, no nie wiem, właśnie ja nie wiem, co to za ser jest, bo to może jest ser nie taki, jaki powinien być. Ja w głowie kolekcjonowałem amulety. O, zobacz mojego amuleta! Daj Lobosowi rangę członek gildi. Dobra, Lobos. Gildi. Na L. Lobos. Member. Dobra. A, what the fuck? Okej, chyba coś mi się pomyliło. Tak, na disco. Disco cię rzuciło. Dobra, zdemotowałem cię, ale już dostałeś promocję. Daj mu ten na disco. Lobos, tak. Snowwear, Ali,
Dziękuję Piotrkusze, ale to Ferirota chodziło. Jeszcze po pufy, nie? Tak, właśnie, zestakować na ale chwila, no nie. No ludzie, no wszyscy dopiero, po co się dzieci o tym mówili?